Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wczoraj podczas dyskusji nad dokumentem rządowym wykazałem ponad wszelką wątpliwość jego nierzetelność. Pan minister Nowak, szef resortu, nawet nie raczył w dyskusji uczestniczyć, a przecież spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej w Polsce w wypadkach drogowych ginie najwięcej ludzi. Sprawa jest zatem, mówiąc dosłownie, śmiertelnie poważna. Jak pan, panie ministrze, wytłumaczy Wysokiej Izbie fakt zasadniczych rozbieżności w ocenie przyczyn wypadku w omawianym dokumencie rządowym i w dokumencie NIK-u z 2011 roku? Dlaczego w odróżnieniu od dokumentu NIK-owskiego w pańskim raporcie pominięto stan techniczny dróg, w szczególności głębokich kolein? Bardzo znaczna część polskich dróg ze względu na ich stan techniczny byłaby wyłączona z użytkowania w krajach Unii Europejskiej. Czy rząd nie zauważył, że z planowanych wydatków 6 600 000 000 zł na remonty dróg wydano zaledwie 968 000 000 zł, to jest 14%. Dziękuję bardzo.